Witam szanownych widzów kanału Skady w Atmosfera. Dzisiaj mam tutaj Joannę. Joanna widziała filmy na pewno już nie jeden raz. Tak. Natomiast po raz pierwszy wychodzi tutaj przed nami do bardzo moim zdaniem ciekawego wywiadu, który pozwoliła sobie, nam wysłuchać, a sobie przygotować. Mam jednak braki, jeśli chodzi o prowadzenie wywiadów. Zwykle monologi wychodzą mi lepiej. Joanna nie chciała za bardzo, ale powiedziałem, że będziemy robili ten wywiad w ten sposób, żeby było wygodnie. Nie jestem Moniką Olejnik, nie będę zadawał podchwytliwych pytań, tylko chodzi o kwestie, które są bardzo pozytywne. Mm-hmm. A kwestie są pozytywne dlatego, że pomimo tego, że na początku kariery została moim zdaniem źle zaprogramowana, została źle wyuczona, została źle puszczona w ruch, to mając teraz około 50 skoków, jest na dobrym torze. I to, co jest najważniejsze, zaczyna czerpać satysfakcję z tego, co robi. Tak, bardzo. Joanna, może byś powiedziała widzom, bo może nie tyle w szczegółach, tylko chodzi o to, że zaczynałaś dawno temu gdzieś robić kurs AFF i ktoś powiedział coś nieprzyjemnego, co moim zdaniem miało wpływ na długi czas twojego szkolenia. Mhm. Znaczy ja zaczynałam w ogóle pierwszy kurs w Anglii, na strefie w Wielkiej Brytanii i tam mi powiedziano, że się nie nadaje do spadochroniarstwa. Po dokładnie dwóch skokach, które były takie sobie, tylko że oczywiście na pierwszym skoku AFA mi nie działało radio. No nie przygotowałaś się, radia sobie nie przygotowałam się, nie działało radio, a straciliśmy instruktorów na wyjściu. No nie przygotowałaś się, straciłaś instruktorów, nie wiem, czy teraz możesz ich utrzymać. No i potem, jak już po lądowaniu, po drugim skoku, powiedziano mi się, że się nie nadaje. Ale alternatywę ci zostawiono jakąś, pamiętam, że jak opowiadałaś o tym, że coś mogłaś jednak robić, pomimo tego, że AFA nie. Mogłam robić tandemy. O, czyli to mogą robić tandemy. Ludzkie pany. Ale to jest moim zdaniem jedna rzecz, która zaczyna działać właśnie jak jeden z wirusów. Czyli ktoś przychodzi, zaczyna mieć, w ogóle skoczkowie zwykle mają dość małe poczucie takiej autoestymy tego, co mogą robić, bo są w nowym świecie. Jeżeli to są ludzie bardziej dojrzali, nie są to dwudziestolatkowie, którzy idą przez życie przebojem, to jeszcze takie powiedzenie, takich słów, to jest olbrzymie obciążenie, które powoduje, że za każdym razem człowiek myśli, czy się nadaje, czy się nie nadaje. A jeżeli o tym myśli, a powinien myśleć o treningu, to trening idzie gorzej. Treningi nam szły ciężko i to jest moja strona i pamiętam o tym, że rzeczywiście nie było łatwo. Dopiero kiedy opowiadałaś o tym, co było w twojej przeszłości, zaczęło to się jakoś składać w całość. Ale do czego chciałbym, zanim, bo mnie trzeba pilnować, bo ja to miał być wywiad z tobą, a jak tylko ruszę, to sanki jadą po górce i zatrzymują się. Ale podczas tego wyjazdu, właśnie tego ostatniego, na którym teraz jesteś, coś się bardzo mocno zmieniło. I do tej pory, jak pamiętam, kiedy byłaś zupełnie nieobecna i szkolenie było tyle utrudnione, że właśnie nie miałem za bardzo z kim pogadać, bo ty ciągle byłaś na telefonie, ciągle byłaś gdzieś w innym miejscu. Na skok na chwilę wracałaś, ale też myślami byłaś gdzie indziej. Natomiast na tym wyjeździe nastąpiła jakaś cudowna zmiana i rzeczywiście wszystkie parametry, jak mówią medycy, wszystkie parametry ruszyły do góry. Tak. Znaczy mi skoki też pomogły podjąć personalne decyzje, jeżeli chodzi o mój związek. Też to całkowicie zostało zakończone. Jak również dużo innych decyzji, jeżeli chodzi o relacje w rodzinie. Rodzina się za nami ciągnie, co? Rodzinę ciągniemy wszędzie. Jeżeli gdzieś idziemy, to za nami idzie rodzina. I wszystkie relacje, które jak są dobre, to nas wzmacniają, jak są toksyczne, to nas osłabiają. Mhm. Ogólnie, jeżeli chodzi o skoki spadochronowe, to bardzo też pomaga odnaleźć siebie. Mi również pomogło. Szczególnie ostatnie sukcesy, jak pomogły dojść do takiej jak gdyby największego samozadowolenia. Więc tak, jeżeli chodzi o rodzinę, jeżeli mamy problemy w rodzinie, jeżeli mamy problemy z, nazwijmy to, z partnerem, mamy z rodzicami problemy, to zwykle jest od tego się ciężko uwolnić i dochodzimy do takiego etapu, w którym jest tak zwany imposybilizm, nie? Czyli nic w naszym życiu już się więcej nie zmienia. Wydaje mi się, że z moich obserwacji właśnie w takim momencie ludzie sobie odnajdują coś najbardziej ekstremalnego, co im pozwoli od czapy niemal się zabić, żeby tylko był spokój i początek od nowa coś robić. I ludzie odnajdują takie rzeczy po sportach ekstremalnych,
ale widzę w tym coś, co nazwałbym budowaniem nowego schematu, który można potem przetransformować na swoje normalne życie. Więc jeżeli pomimo tego, że bez autoestymy, bez poczucia jakiejkolwiek wiary w to, że to będzie Ci dobrze wychodziło, ciągle tylko żyjąc w marzeniach, ale zaczęłaś to robić, przekraczać pewne granice, to siłą rzeczy musiało też mieć to przeniesienie na Twoje normalne życie. No to spadochronowe nie jest tak nienormalne, ale na przeniesienie na normalne życie, że się okazało, że rzeczywiście można komuś powiedzieć nie, że można gdzieś sobie w głowie wobec kogoś powiedzieć nie, że, bo relacje z rodziną są nieraz trudniejsze, nie można powiedzieć, to ja Was w takim razie żegnam i my się więcej nie znamy. To tak. nie jest tak. Ale moim zdaniem Ty jesteś przykładem tego, że udało się zrobić tak zwane podwójne sprzężenie. To, co zaczęłaś robić w skokach, przeniosło się na Twoje życie. To, jak się przeniosło na Twoje życie, przeniosło się na Twoje skoki. Mhm. Bo to, co było przed Twoim przyjazdem na początku, wymagało niezwykłej cierpliwości. No, ale to jest normalne, że ktoś chce być instruktorem, powinien być cierpliwy. Nie ma niecierpliwych instruktorów, albo się powinno ich omijać. Ale ponieważ wróciłaś po drugim razie, kiedy już nastąpiły zmiany w Twoim życiu, okazało się, że odłączenie pewnych właśnie toksycznych związków, które już sobie tworzymy, wybieramy, szukamy jakichś lekcji, to nie mówię, że to jest złe albo dobre, ale na pewnym etapie zaczyna nas dusić i potrzebujemy jakąś zmianę. Mhm. I odkryłem Joannę w zupełnie inny sposób. Teraz na tym ostatnim wyjeździe, nawet do tego stopnia, że starcza jej bateria w telefonie na cały dzień. Dokładnie. To jest coś nowego. Jeszcze tak dodam, że jak gdyby dojście do tej decyzji zajęło kilka lat i tak szczerze mówiąc, nawet trening spadochronowy, samo cut away pomaga, wiesz, zastanawiasz się, wiesz, jeżeli otworzysz i masz coś, co problem. Jest problem, no to ty robisz cut away. No, w przypadku związków partnerskich odcinamy spadochron główny i mamy 7 miliardów spadochronów zapasowych na świecie. Nie? No, nie jest to nie jest takie nie trudne. Źle. Tutaj w zestawie spadochron mamy tylko jeden zapas, to wcale nie jest takie proste. Poszło nam to bardzo sprawnie, ale powiem tak, ja bym cały czas mnie męczy to, o czym też mówiliśmy wczoraj i przedwczoraj, i co nawet dzisiaj próbowałem nagrać sobie samodzielnie rano tutaj w ogrodzie, ale jakiś mnie kaszel zapał taki dziwny, że musiałem wszystko przerwać i akurat jest teraz na to chwila, bo chodzi mi o kwestię skoków coachowanych, chodzi mi o kwestię tego, jak dalej po AFF-ie człowiek trenuje i jakie ważne z mojego punktu widzenia obserwacji procesu szkolenia jest nawiązywanie relacji z ludźmi na lotnisku. I też sobie rozmawialiśmy i próbowałem wytłumaczyć Ci wczoraj, że bardzo dla mnie dobre jest, kiedy patrzę, kiedy skaczesz sobie na przykład z którymś skoczków hiszpańskich, którzy może nie mają genialnych umiejętności, ale są bezpieczni, mają umiejętności, które są wystarczające, żeby to porobić, i że ja wolę sobie na ziemi zostać albo Wam coś wytłumaczyć, niż pchać się z Tobą na coachowany skok. Mm-hmm. Też mi opowiedziałaś o naszej wspólnej znajomej, która prawdopodobnie zrozumie dokładnie, o kim mówimy, kiedy człowiek popada w pewnym momencie w samotność na lotnisku. Mm-hmm. Bo wydaje mi się, że nie tylko kobiety mają trudniej na lotnisku. Nie tylko chodzi o to, nie chodzi o seksizm. Chodzi również o to, że osoby, które dysponują środkami finansowymi, są traktowane przez wielu nieuczciwych łobuzów jako portmonetki, które trzeba opróżnić. I to zaczyna prowadzić do sytuacji, w której skoczkowie nie budują swoich relacji, zaczynają być coraz bardziej samotni, ich umiejętności wzrastają, ale nikogo nie znają, nikim nie potrafią porozmawiać. Tutaj jak na Ciebie patrzę, to ja sobie czasami tylko zaglądam na planówkę, nawet nie jadę na strefę, wszystko już jest, masz licencję, wszystko jest w porządku. Ja mógłbym oczywiście zrobić z Tobą kolejny skok, czegoś tam się nauczyć i pewnie nauczyłbym Cię lepiej niż któryś z tych skoczków, ale na pewno bym Cię nie nauczył tego, jak z nimi rozmawiać. Zdominowałem znowu ten wywiad. Ale tak to jest. Tak nie umiem, no. Trzeba by jakiś przygotować scenariusz, żeby uciszać, tak by Ula była, to mnie uciszała. Ale budzi się samotność. Jest to, no pociągnę, no bo myślę o tym, gadaliśmy o tym wczoraj, dzisiaj o tym jeszcze raz rozmawialiśmy na lotnisku i wydaje mi się, że można by to ludziom w pewien sposób przedstawić. Otóż niektórzy sporo łobuzów, którzy żyją ze skakania, nie są w stanie zrozumieć, że najważniejsze jest to, żeby skoczkowie między sobą wzajemnie budowali relacje i między sobą uczyli się wymieniać informacjami. Dlatego, że dopiero doświadczony skoczek, już Ty dla kogoś byłeś doświadczonym skoczkiem, na przykład ma teraz AFF, ale jeszcze nie powinieneś mu nic mówić, ale kiedyś na skoków 200, 500, nie będziesz instruktorem być może, a może będziesz, ale będziesz mogła się wymieniać informacjami. A jeśli teraz się tego nie nauczysz, to za jakichś skoków 100
wejdziesz na układalnię i będziesz obcą osobą. Tak. I tak mi się wydaje jest, kiedy zaczynamy zbyt często skakać z coachem, zbyt często skakać z instruktorem i zaniedbujemy skoki z innymi ludźmi. Jeżeli nie powstanie ta więź, to moim zdaniem skoczkowie się wypalają na etapie koło 300 skoków, bo oni oczekują, że będzie fajnie. Tak, a już wtedy nie jest fajnie. Bo nie ma z kim się podzielić. Ale tak jak sobie też myślałem o tym, co sobie myśli skoczek, kiedy cały czas lata z kimś, kto lata lepiej, nie? Czyli masz przed sobą instruktora, masz przed sobą coacha, który zawsze daje sobie radę. To siłą rzeczy jest tak, że zaczyna skoczek myśleć rany, to ja jestem najsłabszym elementem tego zespołu. Mhm. Jak zbudować to właśnie tą autoestymę, to ładne polskie słowo. Moim zdaniem potrzebne jest to, żeby latać z tymi ludźmi też, co słabo latają. Żeby zobaczyć, o, to tak samo latamy, to razem możemy potrenować, razem możemy się pouczyć, będzie lepiej. Możemy powiedzieć, dobra, jest nas dwójka, to choć we dwójkę weźmiemy sobie coacha, nie? Niech on nas razem pouczy. Tak, tak, tak. Albo jest nas trójka, jak jest bezpieczny, niech nas pouczy we trójkę. Ale zobacz, że buduje się w tym momencie coś, co jest właśnie zespołem i przyjemnością tego, że możemy współdzielić to, co robimy. Ale też jest bardzo fajnie wracać z takiego skoku, nie? Jak kilka osób skoczy, czy skoczy z coachem też i potem dyskutować kto co i też uczysz się od innych, nie? Bardzo fajnie, jak patrzę, jak wracacie gęby uśmiechnięte, bo wydaje mi się, że troszkę bardziej sztywno jest, kiedy ze mną lecisz, a kiedy właśnie z nimi się bawisz, to dla mnie jest bardzo przyjemne patrzeć, jak wracacie wszystkie gęby rozgadane na przemian, nie wiadomo kto co mówi, ale jestem pełnia entuzjazmu, to jest bardzo fajne. Wy jesteście wtedy fajnie na takim zbliżonym poziomie do siebie i czujecie się w tym lepiej. To jest dla spodochroniarstwa bardzo dobre. I też są filmiki, też rozmawiamy, jak to wyszło w porównaniu do tego, co myśmy na ziemi trenowali, nie? To jest bardzo... Niekoniecznie musi być to, co trenowaliśmy na ziemi, ale z czasem, z treningiem coraz większe zaczyna się coraz bardziej, te obrazy się nachodzą. Nie? Czyli te oczekiwania, te marzenia naziemne nakładają się praktis. Tak. Jeżeli jest jeszcze film, jak skoczek jest doświadczony i ma kamerę, to wtedy coach może się do tego przyłożyć. Tylko że widzisz, no coach się nie przyłoży, no bo nie zapłacone, no to się nie przyłoży, a to jest dla mnie problem. Nie? Dlaczego ludzie się nie dzielą informacjami? Jest rzecz, za którą można wziąć pieniądze i jest okej, ale jest masa rzeczy, które po prostu można zrobić w ramach, nazwijmy to, demonstracji swoich umiejętności, nie? Żeby chociaż zrobić demo, coś zrobić, albo w ramach promocji. Nie za wszystko trzeba brać pieniądze, czasami można zrobić fajną atmosferę, nie biorąc za to pieniędzy. Ale ich pompuje, co? No. Jak tak mają. A ona ich pewnie raz wraca i tam skacze z nimi, bo tylko nie dość, że obskakują, to jeszcze nie nauczą, jeszcze sama potem siedzi w kącie, bo się boi z kimkolwiek zagadać. Dokładnie, dokładnie tak. Ty wiesz, o kim mówimy, co? Wiesz. Pocisnęliśmy trochę, Joanna. Tak. Przepraszam, że jak zwykle, ale tak mam, jak włączę, to już w jednym kawałku idzie, jak gadam. Ale nie, utrzymałaś się w siodle. Bardzo ładnie i poprzekładaliśmy to wszystko fajnymi fotkami z powietrza. Ten wyjazd jest taki, który nastraja bardzo pozytywnie i cieszę się, że masz z kim polatać nie tylko ze mną. I mam nadzieję, że jeszcze w tym wyjeździe, a jak nie to w następnym, już będziesz sobie robił jakieś skoki, które będą ciekawsze, które będą wymagały jeszcze więcej pracy zespołowej. Czego ci serdecznie życzę. I dokładnie wracam również. Żółwik. I co? Spokiem żegnamy, nie? Oh, wow. Spokój jest prosty, czego potrzebować.